Hej siomaneczko, ja jestem Berka i moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie mega kozacki, zwariowany challenge. Jestem z Agentixem Elviso oraz jednym z najlepszych graczy na świecie, z Emanem. Eman ma prawie 1400 gwiazdek, to który on może być na świecie, panowie? Nie wiem, kurde. 30 może? No naprawdę, gość jest, no zresztą spójrzcie jak on buduje. Essa, gościu, jak buduje lepiej. Słuchajcie, dzisiaj robimy sobie zwariowany challenge pod tytułem Nie wyjdź z bazy na Bedwars Challenge. Dokładnie tak, prosiliście o to wiele razy, kiedy, słuchajcie, wracaliśmy właśnie tutaj na Bedwarsy, to żeby właśnie, słuchajcie, nie wychodzić z bazy i mamy nadzieję, że, słuchajcie, że to się uda. Ale trafiliśmy na mega ciężkich przeciwników, nie wiem w którym teamie, wait, chyba żółty, to jest żółty, mega, no, mega kozacki team, więc słuchajcie, łatwo nie będzie. Ogólnie zasady są proste. Jedyne co, to możemy pójść na diaksy. Nie możemy, słuchajcie, wychodzić na bazy przeciwników, nie możemy iść na środek. Jedyne co, to możemy czekać, aż albo po pół godziny zepsują się łóżka i wtedy, no, ktoś do nas przyjdzie i się będziemy klepać, bo już nikt nie będzie miał łóżek. Albo sami wyjdą. Albo po prostu sami sobie wyjdą, albo wszyscy nawzajem sobie zepsują łóżka, bo taka też jest możliwość, no nie? Że czerwony zepsuje na przykład żółtym, żółci zepsują czerwonym, a zieloni sobie sami zepsują. I sami spadną. No już zielonych ogólnie nie ma, chciałbym zaznaczyć. I ogólnie, moi drodzy, Elviso ma 40 wygranych z rzędu. Nie wiem, czy agent też, ale pewnie... Nie możemy przegrać, naprawdę. Więc dlatego, słuchajcie, jest tutaj z nami mega, mega Cox, czyli ten Eman. Bo ja coś czuję, że ja bym wszystko sknocił, więc nie chciałem robić tego Elvisowi. Słuchajcie, odcinek prawdopodobnie będzie na tyle długi, że podzielę go nawet na dwie części, bo tak jak mówiłem, łóżka się psują dopiero po pół godziny. Okej, okay, na pewno za moment ktoś już do nas będzie wbijał i nie będzie wcale kolorowo, ale trzymajcie kciuki, żeby się udało. Subskrybujcie kanał, najlepiej dzwoneczkiem, codziennie na tym kanale są filmy o godzinie 7 rano, a są Bedwars, więc warto. I na kanale Abra Minecraft codziennie też są, słuchajcie, serie z milionowic. Wpadajcie też oczywiście do chłopaków, bo chłopaków też się tam dzieje dużo, słuchajcie. Oni też rzucają i w ogóle jest fajnie. Ej, mamy już 7 diaksów, coś za to kupię, no nie? Możemy chyba sharpness od mi kupić. Dobra, to jest podstawa, no. No dobra, ale my nawet nie... Przecież oni nawet do nas nie przychodzą teraz. Ale stary, ale zaraz się wbije jakaś różna, no i powie, ta berka, to nam się nie podoba. No dobra, czyli póki co poszliśmy, słuchajcie, na diaksy. Nie ma już zielonego teamu i rozumiem, że budujemy tutaj bardzo szerokie mosty, tak? Pytanie, a co tak. Gdybyśmy zrobili tak, bo jeżeli budujemy taką dużą platformę, co nie? Tak, no chyba dla naszego bezpieczeństwa, tak. No to jeżeli budujemy ją naprawdę na tyle ogromną, to znaczy, że ona jest częścią naszej wyspy, co nie? Dokładnie. I możemy wychodzić. Dokładnie, filmu. Ale stary, nie ma czegoś takiego, że dobudujesz most i już wciskasz ludziom, że to jest twoja wyspa. Nie, no oczywiście, więc żartuję, ale... Ej, w ogóle jaka tam klepa, stary, odchodzi. Ej, to jest mega ciekawe, że nas nie zaatakowali. Okej, ja rozumiem, że my jesteśmy wszyscy zanikowani, tak? Najlepszy zawodnik w naszej drużynie, czyli www. Abra Ety, jest zanikowany, dlatego oni się mnie nie boją, tak? No wiadomo, no jednak... Tak, normalnie to wiesz. 1400 gwiazdek moich robi roboty, no powiedzmy sobie szczerze. Dobra, Sharpa nam kupuje w takim razie. Jakiego trapa? Tego z kopalnym, kilofik taki. Kilofik. Dobra, to kupiłem. No lepiej mieć tego trapa, nie? Niż chyba nie mieć. Tak bez niego to w ogóle nie ma co grać. Niedługo będzie się dało w prostej linii przejść z jednych diaksów do drugich. Tak? Czekaj, coś ty zrobił. O gościu, ale tutaj wyspa odchodzi. Ej, naprawdę, słuchajcie, oglądajcie do końca, bo dzisiaj będą jaja jak berety. Serio, bardzo się cieszę, że wzięliśmy Emana, bo Eman jest, no, kozakiem. To popatrzmy w ogóle, co się dzieje na środku. Tam, stary, tam naprawdę, jaka tam jest... Ej, żółci są... Ja się boję tego Linę. On jest, ja kojarzę jego nick. Tak między sobą sami wyjaśnili, no. Śmieszna kwestia, gościu ma gwiazdek 1338. Ten Eman 1338? Tak. Jakby miał 1337, stary. Właśnie o tym mówię. Może przed tą gierką wbił na przykład, nie? Ja cię kręcę. Spóźniliśmy się. Dobra, ej, w ogóle my z Humusem gramy. Kto to jest? No stary, Humus to takie żarełko z ciecierzycy, taka, czy tam z ciecierki, taka pasta, wiesz? A czy pan tak, mówi? No taka jadalna, stary. No. W Biedronce możesz kupić taki Humus, nie? Tylko burgerki. Dobrze, to ja może sharpness, protection jednak zrobię, panowie, ładna pogoda dziś za oknem, no nie? No, bardzo ładnie. Słońce świeci. Dobra, słuchajcie, robię sobie zbroję, nie będę w ogóle tutaj oszczędzał naszych wspólnych funduszy. Deszcz nie pada. Deszcz nie pada. Ej, dobra, słuchajcie, podoba mi się to, tylko wiecie, co mi się nie podoba? Że zaraz ktoś do nas będzie wbijać. I weź obroń bazę przez tyle czasu. O jak nie, nawet... leci! Kto o nie! Leci? O nie! Potężny zawodnik! Ej, ale słuchajcie, jest problem. Skąd my mamy wziąć obsydian? Od nich? Nie możemy. Jeżeli kupimy na przykład te ulepszenia na jakby, wiecie, spełnienie emeraldu. A to jest głupie, nie? To jest głupie teraz. To nie jest głupie, stary, bo tak. My nie mamy przecież, my nie mamy inaczej emsów jak dostać. Więc to jest mega chyba dobre, czy ale nie? Ale chodzi mi o to, że jak to się nas wbiją, to po prostu rozwalą, więc pierw musimy sobie ogarnąć stanie protection 3, a dopiero potem piesyk. No dobra, dobra. Okej, okay. A może, stary, zrobimy tak wielki kopiec kreta, że po prostu nie będą wiedzieli, gdzie jest nasza baza.
O nie, już na nas wszyscy lecą! Nie, jak to wszyscy? Panie kolego! Panie kolego! Jak to wszyscy? Niech nie spadają na bambus, gościu! Naszą platformę uderzyli, rozumiesz? Oho. Zniszczyli własność państwową. Oho, no to chyba trzeba ich coś... Ej, bo my się zbliżając do nich, do środka, to pozwalamy im łatwiej do nas wejść. Dobra, kolejny, lecimy, moi drodzy, ja jeszcze szybko przypomnę o sklepie www.abraety. Pamiętacie mit? Kto zna mit, niech napisze w komentarzach. Ale to nie jest mit, bo on się spełnia. Jeśli macie coś kozackiego z mojego sklepu, na przykład bluzę, czy koszulkę, czy kubek, plecak, worek na plecy, cokolwiek na sobie, to wtedy wygrywacie Bedwarsy i powiecie, co? Ale w ogóle to jest nieprawda. No to sprawdźcie poprzednie odcinki i sprawdźcie ten, ja ten wygram. A jak nie, to znaczy, że ktoś z nas nie ma na sobie teraz itemu z Abra Team. Serio. Wpadajcie, zamawiajcie www.abraety, pierwsza linijka w opisie i możecie zaoszczędzić kilkanaście złotych na dostawie, bo jak zamawiacie na przykład bluzę i koszulkę w jednym zamówieniu, to wtedy już nic nie płacicie za kuriera. To jest mega, mega kozackie. Wpadajcie, zamawiajcie i cieszcie się wygraną z Bedwars na Bedwarsach www.abraety. No. W każdej historii jest ziarenko prawdy. Abra. No. Ej, ważna informacja, tylko tak weź. Elviso spadła teraz. No, i dawaj. No, słuchaj, ogółem ja mam podejrzenie, że Elviso to impostor. No. Dlatego myślę, że musimy meeting teraz, wiesz, zwołać. Szybki, tak, emergency meeting. On na pewno. Ja myślę, że Eman to jest dobry ziomek i on ma tą bluzę na sobie, ale myślę, że Elviso. Ale Elviso ostatnio w którymś tam odcinku miał stary bluzę, wiesz, moją, no. Tak mi mówią. Bo Eman to na pewno, no, Eman w życiu by nie wbił tylu gwiazdek bez rzeczy z Abra Teamu, tak szczerze. Wow, jajo! Wbija jajo! Rozklepuje cię, typie! Nie możemy! A, nie możemy, dobra. Cofnij się! Ale on gdzieś tu stary jest. No, ojej, rozwalamy go! Mamma mia! Gdzie ty wbijasz? Buongiorno! Dawaj go, gdzie on jest, stary? Ej, serio, gdzie on jest, stary? Tutaj! Elo! No i co? Wiedziałem, to jest ten lyryne. To jest właśnie on, stary, to jest właśnie ten gość. On jest mega dobry, serio. Ja go kojarzę jeszcze sprzed kilku lat, mam wrażenie, wiesz? Może się mylę, ale... O! Widzicie i zostaniemy sami z tymi tryhardami. Nie wierzę. Sami z tymi tryhardami, ale to będzie przeginka. Ej, ale poczekaj. Teraz zrozum to. Elviso. Ta? Myślę, że to ty atakujesz, nieważne. Ogółem... Serio, oni już nie mają ni tutaj w ogóle łóżek, jesteśmy ostatnim teamem, który go i ma. Faktycznie, oni co mają łóżek. Co znaczy, że oni będą musieli tu wbić, żeby nas rozwalić. No, ej, słuchajcie, a może bardziej obudujemy jakoś łóżko, czy to tak się nie robi? Wiesz, to bez sensu, ponieważ wtedy będzie większa szansa, że się jakaś wkopie i będzie nie. Dobra, ale oni tak szybko to rozwalą, stare nam. To drewno, ewentualnie, drewno. O, czerwony kumpel, co ty tu robisz? Drewno, a może wełnę, bo wełnę właśnie, stare, się wolno rozwala, no, nie? Zostało już tylko dwóch czerwonych. I dwóch żółtych. Ja, stary, ja rozwalam im tutaj, wiesz, ten most. No bo kurczę, jakby, czy ja wyszedłem z bazy? No nie poszedłem na środek tak w zasadzie. Nie byłeś. Nie? No więc jakby, ja myślę, że to jest akurat fair, co robię, czy tak średnio. Nie, stary, według mnie nie byłeś ani nawet przeciwnika, ani na midzie, więc to jest... Mogę go zrzucić, proszę. Chciałem go zrzucić, dobra. No ale nie będę tego robić. Wow! No strasznie śmieszne. Mówiłem, że Elviso jest podejrzany. No Elviso, ty jesteś impostorem. Nie, ja teraz piję kawusię z swojego kubeczka, ze swojego sklepiku genialnego, więc no. O. Jestem uczciwy, nie oszukuję. Da, teraz się odpalił. Ej, ale serio, obudowujemy czymś, żeby oni nam nie rozwalili. Nie wiem, ja myślę, że moglibyśmy je już zburzyć. Ale... Dobra, ja idę z Emanem tutaj psuć stary dalej, wiesz? Panowie, o, kupił nożyce. Co? Chyba, że zniszczę całą obudowę wirka i położę tylko szkło, ale kilka warstw. Ej, ale szczerze, to czy to nie jest dobry plan? Agent, ty się dobre. Bardziej znasz. Ej, ale na nie wiem, jest wydaje mi się, że to jest chyba nawet nie najgłupsze. Po prostu byłoby to śmieszne. Ej, i przytrapię na wolne kopanie, genialne, faktycznie, to robię. I może jeszcze byśmy to wełną na sam koniec zrobili, albo czymś takim, żeby... O nie, intuje nas. Jak to green? Przecież nie ma green. A, że od greenu. Nie, wierzę, gościu tutaj wbił i... I czego on oczekuje? Niewitka. Gdzieś jest niewitka. To jest ten lane. Nie, przecież go wszyscy zabili. O, rozwaliłem go. Abera. To był final? Tak. To był final? Żyje teraz tylko dwóch czerwonych typów. Ale my nie możemy do nich iść. O, nie, ale oni mogą do nas przyjść. O, nie róbcie tego nawet. Nie próbujcie. Nie, proszę, nie. To miało być trudne. Nie, agent, wróć, tyle. Agent, wróć. Nie, agent, klep się. Nie, agent, nie rób tego. Się. Nie, czerwoni, nie. Wróćcie. A! Zawraca. Stary, ja psuję im most, ich oni... A, spadłem. Uciekajta! Jadą po was. Ale to miało być trudne. O, dobra, zawracają. Dobra, ja mówię o odcinku na dwie części podzielonym w ogóle, że tak długo będzie. Nie ma swojego planu w głowie, a jednak lifa. Ej, ale wiecie, co jest problemem? My wcale nie zrobiliśmy nic takiego, żebyśmy tak łatwo wygrali. Oni po prostu byli tak tragiczni, ci ludzie. Tak, w tym problem. No, serio.
Naprawdę, ja rozumiem, że ten żółty był dobry. On był akurat całkiem niezły. Ale jak oni doprowadzili, stary, do tego, że my nic nie robiąc, sobie wypracowaliśmy taką sytuację? Ja myślę, że oni po prostu wyszli z założenia, że skoro my budujemy jakąś ogromną platformę, musi to znaczyć, że jesteśmy słabi. No nie, nie, no czerwony nie podchodź, nie, czerwony nie podchodź. Obijmy go lekko, obijmy go lekko. Nie, ja go nie klepię nawet, stary, nie klepię go. Nie klepię go, stary, ja odchodzę. No to jest gościu. Uciekajcie przed nim, dawajcie uciekajcie, zobaczymy co on zrobi. On już ojciec. Napiszę, ojciec. Mam pomysł, zrobię tutaj duży napis hello. Dobra, okej. Okay. Ej, ja stary robię, ja robię stary mur, żeby on nie wchodził robię tutaj. Napis. Ej, napisz mu, żeby nie wchodził. Napisał mu już na szałcie. Żeby po prostu dał nam spokój. Zobacz, napiszę mu haj. Ciekawe, czy mi odpisze. Niech gość sobie stąd idzie. Czuję się kilka lat temu. Ej, naprawdę. Ej, ja mam w ogóle jednego final killa, a wy jak? Ja mam jednego final killa i dwa kille, więc... No kurde, gościu. Ej, naprawdę, gościu, niech oni sobie dadzą spokój. Najgorsze jest to, że gośby chcieli, to by nie było ich kilka lat temu, naprawdę. To jest najśmieszniejsze. Ej, ile tutaj tych hajów wlatuje? O, gość chce się ewidentnie stary klepać, ale ja nie chcę się z nim Byniu! Klepać. Byniu! Byniu! Zobacz, jaki bogaty jestem, widzisz? Proszę! Ja też to wyrzucam do Wojda. Co jeszcze? Były na krawędzi. Ej, naprawdę, stary, to jest zabawne. Eman w ogóle nie wie, stary, co się dzieje. Nie rób tego! Dobra, stary, walnij go raz! Zawróć! Dobra, trafiłem go raz. Okej, zobaczymy, co on zrobi. Czy on się naprawdę chce wkopać? Czy on naprawdę, stary, liczy, że się wkopie? Nie, stary, ja teraz go biegam. Teraz go, stary, z łapeczki wyrzucamy go. Nie bijemy go, bo zaraz spadnie kolega jeszcze. Dobra, wyrzucamy go, stary. Ej, dawajcie zepsujmy tutaj, dawajcie jakimiś nożyczkami czy fireballami, zepsujmy całą tą, żeby on nie mieli jak tu wejść. Okej, kupuję zaraz fireballki. Dawajcie, serio, wyrzućmy, totalnie zniszczmy tą platformę, żeby oni tu nie wchodzili w ogóle. Dobra, git, tutaj czekajcie, tutaj też mamy trochę rzeczy. To czekajcie, kupię wobec tego i nożyce. A ile kosztują nożyce? 20. To też kupię fireballa jednego. Oj! To niezły stary fireball zrobiłeś. Wydałem tyle pieniążków. Ej, dobra, czekajcie, rozwalamy im to wszystko. Oni się rozpościli, wiecie? Chyba. No, dobra. Ale że aż tak myślałem, że im po prostu tak, wiesz, szczątkę mostu zniszczymy. Nie, stary, rozwalamy wszystko. Stary, oni nie mogą tu wejść. Nie? Most tak, stary, jak najbardziej. Czyli nie bo nie mogę wejść na ich wyspę, tak? Dobra. Nie masz na wyspę ich. To ja no nie, pomysł. Nie można. Ja będę kopać od jednej strony te Elvisa, od drugiej. To myślę, dobra, że jest dobry plan. Spotkamy się na gdzieś po środku. Dobra. A! O, ktoś spadł, stary. Sam z siebie, jak główek. Eman, widzę, że się dobrze bawi. Ja robię bardzo mądrą rzecz. Według mnie jest on osobą, która nigdy czegoś takiego nie przeżyła, mimo że gra w to tyle lat, naprawdę. Tak, według stary, myślę, tak że tak nikt nie byłby tak głupi jak my, żeby robić takie challenge. No, więc serio. Dlatego to jest bardzo dobry pomysł, aby zasubskrybować nasze kanały. Bo oj, jak tak, nie zdecydowanie, no polecam. No to wtedy to przegapiacie. Serio, stary, ludzie to są tryhardy, grają sobie w Bedwarsy, żeby wszystko wygrywać, a my często robimy śmieszne rzeczy. Stary, ja wiem, 40 win streaku, grając sobie dla beki, rozumiesz? Tak sobie ja siedząc i myśląc sobie bekę. Siedzieliśmy się, wyśmiewaliśmy z graczy i... No i siemka, gościu. No siema. No siema, jest fajnie. Ej, czerwony chyba jednak teraz trochę się boi już do nas podejść. On zaraz powiem ci, że przejął taktykę atakowania na nas, ale w pewien sposób na odległość. Oj, czerwony, powodzenia życzę. Dajesz, gościu. O, idzie od boku, widzę, że tutaj z Emanem się... Eman spadł. Dlaczego Eman spadł? Nie wiem, może mu się nudziło na przykład i uznał, dobra, sobie skoczę. Ale tutaj był gdzieś czerwony, on chyba na niewidzę sobie lata, ale ty, mamy... To zniszczmy mu plan. I właśnie, kupmy trapa szybko. On ma trzy trapy kupił. A, to nie ważne. Gość, co kupił trzy trapy. Dobra, widzę, że on tutaj będzie leciał, to ja akurat sobie... Aha, on będzie chciał ewidentnie klepkę chyba. Ale ja psuję stary mostek. Zobaczymy, na ile nam się tutaj uda to wytrwać. Chyba, że stary, zostawimy im te mosty i po prostu kto wbije, to go rozwalamy i tyle. Tak też można zrobić. Jak chcesz, koleżko. Brzegu szparówkę. Ej, zapytajcie go, czy on w ogóle coś kiedyś takiego robił. Jestem mega, mega ciekaw, czy on w ogóle coś kiedyś takiego robił. Mnie ciekawi, czy on zna. O, jak to nie znasz? No? Dlaczego nie znasz Grosia Parówki? He is my best friend. Napisz 1800 gwiazdek jeszcze. 1800. Ej, dobra, zapytajcie, bo on zaraz stary jeszcze wyjdzie z tego party, bo skiśnie. Zapytajcie go, czy kiedyś coś takiego robił. Jestem mega ciekaw, czy taki gość coś takiego robił. Serio, jestem mega, mega ciekaw. O nie! Wow! Ty najgorszy rodzaju nuba, zostaw naszą wyspę. Ej, ale serio, dlaczego... O, dzięki. Ja tam buduję, ja się nie boję, jestem dzielny. Ej, serio. Dobra, gdzie oni są, stary? Rozwalamy ich. Czekaj, gdzie on jest, nam idzie? Gdzieś tam sobie kolega biegał. Tak, biegał sobie. Wchodzi właśnie na swój most.
O, no jak to? Dlaczego ty nie spadłeś? A z noży ty chcesz? Dobra, gościu, bo ja cię zaraz rozwalę, nie? Mam dla ciebie ciekawostkę. No jaką? Wiesz, jak po brazylijsku brzmi GG? Dawaj. Gigi. 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 Dobra, Gigi, wygraliśmy. Gigi. GG. Dobra, Elviso, chyba nie masz jak wrócić, coś mi się wydaje. No, Elviso, nie wrócisz. Abra. Agent, ty cwaniaczko. Najlepszy team builder z Polski, dziękuję za uwagę. Ty, bo ja mam 4 diaksy, ja nie mogę, stary, tego stracić, nie? A, mogę jednak, stary, wyrzucę se do wozia. Nie, brawo. Abra, czemu? No nie! On odpisał coś? Oh, tak, mówił, że robił coś podobnego. Dobra, napiszcie czerwonym, żeby wbili. No niech już rozklepmy ich i będzie, stary, no po robocie. Właśnie, w ogóle otwórzmy, stary, łóżko. Może przyjdą, stary. Stary, dawaj. Może przyjdą. Red come to us. No, serio, niech, stary, przyjdą. Ja im otworzę tutaj łóżeczko ładnie, patrz. O, na niewidzę ktoś wbije. A nie, jest trap, to nie wbije, no nie? No nie mogą, wbije. Chyba że mleczko. Ale możemy tutaj, nie wiem, o, zrobić sobie... O, tak, takie eleganckie miejsce, może tu ktoś z nas stać na przykład. Na warcie, wyjdę, ja mu poshiftuję, tak wiesz, przywitam cię. Ty, stary, ja myślę, że on prędzej nam rozwali łóżko, niż się z tobą przywita, wiesz? Nie, tam, ja myślę, że on będzie chciał się ze mną przywitać. To się zepsuło chyba. O, gościu, a co łaj? Co łaj? No, przed chwilą jeszcze chcieli atakować, a już nie chcą? Chyba zmienili plany, jakoś się rozmyślili, koledzy, mają tak sobie zbroję, tak sobie mieczyki. Przynajmniej jeden ma. No dobra, ale nie czatujmy na nich, niech oni serio wejdą, rozwalimy ich i już to skończymy, bo naprawdę to jest, stary, wstyd dla nich. Może przekonajmy ich, na przykład, że mamy, nie wiem, jakieś fajne rzeczy tutaj u nas w bazie. No, nie, stary. Jest argument, który powala na kolejno na każdego gracza, który się ma zaprosa. Dawaj. Noob. Gość, który przez swoją rękę. O kurde. Platformę, nazywa kogoś noobem. Nie, to, stary, to... O, wbił akurat, pada! No zniszcz to! No zniszcz to w końcu! Podziałało! Patrz! O, gościu! No w końcu! Działa! Ile można na niego? Ty, nie trafiłem, stary, nawet ty. Co to jest za deszcz? Dziwny, no w końcu! Co, dobra, gdzie on jest? Dawajcie, rozwalamy go już. Gdzie jesteś? Ej, serio, gdzie on jest? Bo jest to zaraz, no, nie wiem, jest. Taki biegł był jakiś. Gdzie on jest? Ja nic nie widzę, stary. Oj, kolego. Aha, tutaj, dawajcie go. Dawajcie, oj, go, rozwalmy już. O nie! On ma ten podstawowy rodzaj łuku. Oj, kabestik zrzucił mnie! O! Kabestik! Ej, to będzie bardzo zabawne, stary. To będzie. Ale ja mam 40 mistryku. Ja, no, stary, padłem! Nie! Ja wyplełem woda z buzi. Słuchajcie, subskrybujcie, powiem, jak sami widzicie, jest naprawdę ciekawie. Wpadajcie też oczywiście, słuchajcie, do chłopaków i zapraszam na sklep www.abre.ety, pierwszy link w opisie. Kozackie rzeczy na was czekają, czy to koszulki, bluzy i tak dalej. I wygrywa się, jak widzicie, Elviso był impostorem, nie miał bluzy i dlatego przegraliśmy. No. Przepraszam. Naprawdę. Kilkanaście złotych możecie zaoszczędzić na darmowej dostawie kurierem, kiedy zamawiacie na przykład bluzę i koszulkę w jednym zamówieniu. A ja wam bardzo dziękuję i widzimy się jutro. Dobrego dzieńczka, Eleczko i...